Miejsce, w którym od 1967 roku istnieje Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, jedyne tego typu miejsce na świecie, biograficzne Muzeum Uczonej, jest miejscem wyjątkowym, dlatego że w tym budynku 7 listopada 1867 roku Maria Skłodowska jako piąte dziecko swoich rodziców, Bronisławy i Władysława Skłodowskich, przyszła na świat. Tu, gdzie w tej chwili mieści się muzeum, czyli na pierwszym piętrze, znajdowała się pensja, czyli szkoła dla dziewcząt, którą prowadziła matka Marii. Była to jedna z najlepszych szkół dla dziewcząt w ówczesnej Warszawie. Natomiast pomieszczenia mieszkalne dla nauczycieli, także dla państwa Skłodowskich, znajdowały się na drugim piętrze, tam gdzie w tej chwili jest siedziba Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przy którym działa muzeum, a którego członkiem honorowym była od 1924 roku Maria Skłodowska. Wiadomo, że Maria Skłodowska-Curie była bardzo silnie związana z Warszawą. Przyjeżdżała do tego miasta wielokrotnie po tym czasie, kiedy już wyszła za mąż za Piotra Curie i stała się także obywatelką Francji. Przyjeżdżała tutaj i odwiedzała różne miejsca i na Starym Mieście, na Nowym Mieście, okolice Uniwersytetu Warszawskiego, cały szlak. W tej chwili Królewski, krakowskie przedmieście, jest tak naprawdę naznaczony miejscami, w których bywała, czy które są jakoś tam z nią związane. Na pewno wiadomo, że w czasie ostatniej wizyty w Warszawie w roku 1932 poszła, jak pisze w swojej autobiografii, na samotny spacer nad Wisłą i przywołała wówczas wspomnienia, jakie miała z dzieciństwa, kiedy to z siostrami, z matką, z ciotką wybierały na tej skarpie jabłka, dlatego że tam właśnie Flisacy spławiali te owoce i ona jako dziecko tam chodziła. Maria Skłodowska przyjaźniła się z największymi ludźmi tamtych lat i to zarówno ze sfery naukowej, jak i sfery polityków, dyplomatów. Jednym z nich był początkujący wówczas pianista Ignacy Jan Paderewski, a drugim studiujący ekonomię w Paryżu Stanisław Wojciechowski, właśnie prezydent Rzeczpospolitej w 1925 roku, kiedy Maria przyjechała na początek budowy Instytutu Radowego. Prezydent chciał przypomnieć w rozmowie z Marią fakt, że znają się jeszcze ze studiów, na co Maria odpowiedziała, że tak, panie prezydencie, ja pamiętam, że się znamy, ale pamiętam też, że nie oddał mi pan Jaśka, czyli malutkiej poduszeczki, którą panu pożyczyłam podczas studiów.